Dzisiaj kontynuować będziemy temat rozpoczęty poprzedniego tygodnia, a mówimy na temat dziedziczności. A więc zaczęliśmy rozważać temat dziedziczności. I powtórzę, co to jest dziedziczność? Dziedziczność jest to możliwość przechodzenia w spadku z przodków na następne pokolenia tak dobrych, jak i złych zachowań, postaw, nawyków i przyzwyczajeń. A więc jest coś takiego i świadczą o tym aż trzy źródła. Przede wszystkim Biblia, która mówi aż w 600 miejscach, że taka możliwość istnieje, że pradziadek przekazuje pewne cechy dziadkowi, dziadek ojcu, a ojciec następnemu pokoleniu. I nie zawsze nawet jesteśmy świadomi, że idzie za nami jakby oddech przeszłości, oddech naszych przodków. A więc trzy źródła poznania dziedziczności, to znaczy potwierdzających dziedziczność, to jest Biblia, to jest mądrość ludowa, która powiada, niedaleko pada jabłko od jabłoni, albo jaki ojciec, taki mniej więcej syn, jaka matka, taka mniej więcej córka. A więc jest w tych choćby przysłowiach, zwanych mądrością ludową, prawda o możliwości przekazywania pewnych cech dziedzicznie z pokolenia na pokolenie. No i trzecie źródło to nauka, genetyka. Żadna chyba nauka w ostatnim czasie się tak nie rozwinęła, jak właśnie genetyka, która zakłada, że w genach, chromosomach rodzice, dziadkowie, pradziadkowie przekazują następnemu pokoleniu swoje cechy. I tak jak powiedziałem, mogą to być cechy dobre i ciekawą rzeczą jest, iż Biblia mówi, że dobre cechy, te błogosławione cechy przekazywane są aż do tysiącletniego pokolenia. Jakże często to się zdarza, że wnuczek mówi, babcia się o mnie modliła i spotkałem Pana. To się bardzo często zdarza. No cóż, ja nie chcę Janusza Cieślara tutaj powielać, ale zauważyliście, jak często on mówi o swoim dziadku. A więc coś z tego błogosławieństwa dziadek w genach mu przekazał. A więc dobre idą do tysiącletniego pokolenia. Złe, bo i takie są i o nich mówimy, złe mają krótszą, na szczęście krótszą historię. Bo mówi Biblia, że one idą do trzeciego, maksymalnie do czwartego pokolenia. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie to jest napisane, to powtarzam, piąta księga Mojżeszowa, piąty rozdział i wiersze od 9 do 10. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każę winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A następnie wiersz 10 i okazuję łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań.
To jest tylko jedno miejsce, a jest ich wiele. Jest ich wiele, z których to miejsce wynika, że aż do tysięcznego pokolenia idzie błogosławieństwo, natomiast maksymalnie do czwartego przekleństwo. My o dobrym dziedziczeniu, dobrych cech będziemy mówić w innym terminie, bo umiłowani, w Chrystusie Jezusie Bóg obdarzył nas nie tylko niektórymi błogosławieństwami, ale wszelkim błogosławieństwem. I usilna praca diabła idzie w tym kierunku, aby nas nie dopuścić do poznania tego, czym w Chrystusie Jezusie nas Bóg obdarzył. Taka jest prawda. I o tym będziemy mówić w innym terminie. Tym razem podczas tych sesji skupiamy się na tych negatywnych, złych przekazach, złych genach. Tak jak któryś z braci stwierdził, że w pewnym momencie diabeł zaingerował w geny ojców, dziadów czy pradziadów i oni nam te złe geny przekazują. I my mówimy o tych złych. Ale chciałbym jednocześnie uspokoić, albo może inaczej, uczulić i powiedzieć, że dziedziczność nie jest czymś automatycznym, ale dziedziczność jest wzorem dla następnych pokoleń. Tak to bowiem jest, że dzieci bardzo często i dobrze chcą naśladować swoich rodziców. A problem tylko polega na tym, czy rodzice dają im dobry przykład. No więc dziedziczność nie jest czymś automatycznym. Dzieci, widząc postępowanie swoich rodziców, jeśli dochodzą do wniosku, że to postępowanie jest nieetyczne, niegodziwe, nieprawe, nie muszą się z tym zgodzić. Nie muszą to przyjąć. Mogą się od tego odciąć. Mogą się z tym rozprawić. I chcę wam pokazać teraz dwa przykłady przyjęcia, akceptacji złych nawyków. Ale chcę także pokazać przykład, gdy syn się zorientował, że postępowanie ojca jest niegodziwe, odciął się od tego i w ten sposób nie przeszło na niego przekleństwo jego praojców. Tymi, którzy się zgodzili na to, aby w genach przeszło na nich przekleństwo, byli. No, pierwszą osobą napotkaną w Biblii, która się na to zgodziła, jest niewątpliwie Kain. Prawda? Bo przecież Adam zgrzeszył. W ogrodzie Eden Adam ewidentnie zgrzeszył. Zgrzeszył. Słuchajcie, mnie się to nie mieści w głowie, aby Kain nie wiedział nic o tym, co się stało. Przecież nie było wtedy telewizji, więc Adam nie miał możliwości z Ewą oglądać od świtu do zmierzchu telewizję i nie rozmawiać ze swoimi synami. To było niemożliwe. Nie miał też możliwości wędrować po świecie, na jakąś wycieczkę się udawać. Co więc robili? Przede wszystkim mieli dużo czasu. I na pewno tak to było, jestem co do tego przekonany, że siedzieli gdzieś w namiocie Adam, Ewa, Kain i Abel, ich synowie, i Adam i Ewa wspominali, jak to kiedyś było. Bo im człowiek starszy, tym częściej, tym bardziej ma nostalgię wspominać, jak to kiedyś było dobrze.
ja się już na tym łapię, że bardzo często mówię, oj, kiedyś to było inaczej niż dzisiaj, dzisiaj do niczego. Myślę, że podobnie było i z Adamem i Ewą. Tym bardziej, gdy wracali z poranionymi rękami z pola, tym bardziej, gdy pot spływał po ich ciele, to być może, jeśli było w ich małżeństwie tak, jak jest dzisiaj w niejednym małżeństwie, Adam z poranionymi rękami od kolców mówił, widzisz kobieto, gdybyś była tego nie zrobiła, nie mielibyśmy dzisiaj tych problemów. Ale toś ty naważyła tej biedy, tego nieszczęścia. No a ci młodzi bracia, synowie się przysłuchiwali. I może też pytali, powiedzcie nam, jak to było w raju. I Adam i Ewa opowiadali. No ale popatrzcie, Kain, będąc tego świadomy, mógł powiedzieć, Boże, który stworzyłeś niebo i ziemię, który stworzyłeś raj, a w nim osadziłeś moją matkę i mojego ojca, ja nie chcę z takim życiem mieć nic wspólnego. Odetnij mnie od tego. Uwolnij mnie. Ja chcę szanować moich rodziców, bo są moimi rodzicami, ale z ich uczynkami i postępami, postępkiem nie chcę mieć nic wspólnego. To byłoby odcięcie. Bóg by oczywiście wziął to pod uwagę. No ale nigdzie nie czytamy, aby Kain się na coś takiego zdobył. No i w związku z tym to przekleństwo przeszło na Kaina. Ale mówiłem już poprzednim razem, że to nie jest tak, że następne pokolenie, które przejęło przekleństwo, będzie stać na tej samej płaszczyźnie, na której ich to przekleństwo zastało. Nie, najczęściej jest tak, że ci, którzy przejmują pałeczkę od jednego przeklętego pokolenia, niosą to przekleństwo dalej i są gorsi niż ci pierwsi. No i w związku z tym Kain, Adam nikogo nie zamordował. Kain zamordował brata. A idąc dalej, w rozdziale czwartym spotykamy syna Kaina. Nazywał się Lamech. I w 23 i 4 wierszu Lamech, syn Kaina, czy wnuk Kaina, mówi tak. I rzekł Lamech do swoich żon, Ado i Sylwo, słuchajcie głosu mojego, wy żony Lamecha. Nadstawcie ucha na słowo moje. Męża jestem gotów zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Czy widzicie zawziętość w sercu i umyśle tego człowieka? Czy widzicie, jak pała demonem duchem nienawiści? Gotów rwać, gotów deptać. Absolutnie nie ma tu mowy o choćby minimalnym przebaczeniu. Nie ma czegoś takiego. Demon zawzięcia, duch zawziętości. Gotów jest rwać, palić, zabijać. Bo widzicie, to idzie wraz z postępem. Adam źle zrobił, Kain jeszcze gorzej, a Lamech już zupełnie się stoczył. No a 6 rozdział tej samej księgi mówi, że nie tylko Lamech, ale cała ludzkość została zainfekowana, została zarażona grzechem. A więc staczało się to coraz dalej, poszerzało się, obejmując więcej i więcej ludzi. Inny przykład. Znajdujemy, to znaczy, nie, ja tylko te wyrywkowo pokazuję niektóre. Inny przykład, drugi księdze Kronik.
Druga Księga Kronik w rozdziale 22. W rozdziale 22 mamy w 3 i 4 wierszu mamy niejakiego Achazjasza, syna Achaba. Kim był Achab? Nie muszę wam, bracia i siostry, tłumaczyć. Achab jest uważany za najbardziej odstępczego króla w Izraelu. W związku z tym, że się spowinowacił z Jezabelą, córką króla Tyru, wprowadził do Izraela najgorsze zło. Bałwochwalstwo, okultyzm, cudzołóstwa i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie Achab jest wymieniany jako symbol zła. Ale oto, gdy umarł na tron, na jego miejsce wstępuje jego syn Achazjasz. I posłuchajcie, co mówi Biblia. Achazjasz miał 42 lata, gdy objął władzę królewską, a panował 1 rok w Jeruzalemie. Matka jego miała na imię Atalia. Tak, tak, to jest ta sama matka, która wymordowała dzieci. Atalia, a była córką Omriego. Także on kroczył drogami rodu Achaba, gdyż jego matka była mu doradczynią w bezbożności. A więc ta matka przekazała w genach coś niegodziwego. I on, widząc postępowanie ojca Achama, wcale się od tego nie odwrócił. Nie uznał tego za coś niegodziwego, że jego ojciec wprowadził Izraela do bałwochwalstwa i odstępstwa od Boga, ale kroczył, jak czytamy, tą samą drogą. A więc te dwa przykłady i wiele innych mówią nam, że bywały takie sytuacje. Zresztą patrzcie na życie dzisiaj. Są też takie sytuacje, że dzieci widzą niegodziwe postępowanie swoich przodków, a wcale nie mają zamiaru się od nich odwrócić. Idą często jeszcze dalej, a potem przekazują przekleństwo jeszcze dalej. A popatrzmy teraz na inny przykład, na dobry przykład, że można, widząc niegodziwość przodków, odwrócić się od tego i przerwać przekleństwo dziedziczności. Oto w drugiej księdze Kronik, a więc w tej samej księdze, czytamy o niejakim Achazie, o Achaz. Czytamy, że w czasie swego ucisku on, król Achaz, jeszcze większych dopuszczał się grzechów wobec Pana. A potem jest mowa, co zrobił. Zanieczyścił świątynię, pokruszył naczynia pańskie, a więc czynił rzeczy, powiedzielibyśmy, wredne. Uprawiał świętokradztwo. Taki był jego ojciec, taki był Achaz. A po Achazie, zaraz w następnym rozdziale, na tron wstępuje jego syn, nazywa się Hiskiasz, a w innym tłumaczeniu Ezechia. Hiskiasz. I popatrzcie, co jest o nim napisane w 2 wierszu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Zupełnie tak samo, jak czynił nie jego ojciec, ale Dawid. Dawid, jego praojciec. A więc zupełnie inny styl życia. Przerwał Hiskiasz to przekleństwo. I gdy dalej czytamy, to zauważamy, jak święty był to człowiek. Jak godziwie postępował. W zasadzie naprawiał to wszystko, co zniszczył ojciec. A więc, kochani, pytam,
Czy jest możliwość brnięcia głębiej w grzech? Bo kierując się przykładem naszych prarodziców, rodziców, czy jest taka możliwość? Czy nie słyszycie, jak jest to często ludzie mówią, ja już takim będę. Takim był mój pradziadek, takim był mój dziadek i ja już taki zostanę. Nie zważa na to, czy się działo dobrze, czy nie. Ważne, żeby naśladować, jeśli to są dobre ślady, chciałbym się powiedzieć, daj Boże. Ale jeśli to są rzeczy niegodziwe, a bardzo często są to rzeczy niegodziwe, alkoholizm, inne zdrady małżeńskie, jak to się powoływać na takich przodków? Nie odcięcie się od tego sprawia, że ci ludzie brną dalej. Jest taka możliwość? Jest taka możliwość. Ale jest i inna możliwość. Tak jak Hiskiasz. Hiskiasz był na tyle człowiekiem uczciwym, że widział niegodziwe postępowanie swojego ojca Achaza i postanowił, nie będę szedł tą drogą. Zerwę z takim stylem życia. I rozpoczął od nowa. Czynił wszystko to, co prawe, co się Panu podoba. Chciałby się w tym momencie westchnąć. Boże, daj, abyśmy wszyscy zechcieli tak postępować. Aby i w naszym narodzie było jak najwięcej ludzi, którzy się nie odwracają i nie patrzą na to, co było, ale aby rozpoczęli nowy styl życia. A więc, kochani, jest to możliwe. Jest to możliwe. I teraz przechodzimy do bardzo zasadniczego tematu. Jakie niegodziwości mogą otwierać drzwi przekleństwu w następnych pokoleniach? A więc co jest najczęściej, choć to nie jest wszystko, co jest najczęściej przekazywane z pokolenia na pokolenie? Nie wiem, czy wszyscy się ze mną zgodzicie, ale mniejsza o to. Ja chcę rozpocząć od tego miejsca, od którego rozpoczyna Biblia. A gdzie rozpoczyna Biblia? W moim przekonaniu jedną z pierwszych niegodziwości, która otwiera drzwi przekleństwo w życiu następnych pokoleń, jest antysemityzm u przodków. Jest antysemityzm u przodków. I pozwólcie, dajcie sobie to powiedzieć. To nie są moje wymysły, ale od tego praktycznie miejsca zaczyna Biblia. Gdy otwieramy pierwszą Księgę Mojżeszową, 12 rozdział, to posłuchajcie, co mówi Bóg. Co mówi Bóg. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak iż staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie. A dalej? A przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Bóg to obiecuje. I błogosławieństwo, i ostrzega przed przekleństwem. A więc w zależności od postawy do wybranego Bożego ludu, mniejsza o ich wierzenie czy niewierzenie,
Tam jest może więcej niewierzących w Boga niż gdziekolwiek indziej, ale to nie zmienia postawy Boga. I nas to nie powinno obchodzić. To nie jest nasz interes. Nasz interes polega na posłuszeństwie Bożemu Słowu. W ostatnich dniach wpadła mi w rękę książka wydana przez Misję Szalom w Oświęcimiu. Przekazał mi ją pastor pod tytułem Walcząc z demonami rasizmu. Napisał ją niejaki Werner Oder. Człowiek, który się wychował w rodzinie jednego z największych antysemitów. Kiedyś o nim wspominałem. Był blisko Eichmanna. Jego ojciec był blisko Eichmanna. Był praktycznie prawą ręką tego nazisty i człowieka, który skazał na śmierć tysiące, jeśli nie miliony Żydów. Eichmann. A on, jego ojciec z nim blisko współpracował. Skracając powiem, że był kierownikiem, rektorem, czy jak to nazwać, szkoły w Rabce, tu w Polsce, koło Zakopanego, gdzie uczono młodych SS-manów, jak wyłapywać Żydów i jak do nich strzelać, a więc jak ich uśmiercać. Jego ojciec to czynił. Potem był kierownikiem obozu w Treblince. Za dobre sprawowanie został oddelegowany do obozu w Treblince, a potem jeszcze gdzieś na terenie Niemiec. No i w takim domu pełnym nienawiści do Żydów wychowywał się ten Werner. I opisuje historię swojej rodziny. Jest ona wstrząsająca, naprawdę wstrząsająca. Same dramaty, idące daleko nawet wstecz, same dramaty. A on sam, jako już młody człowiek, przeżywał katorgi. Co noc ukazywał mu się diabeł. Wstawał z podłogi i podchodził do niego z zimnymi ślepiami, wyciągając po niego ręce. Bywały przypadki, że usiłował go uśmiercić. Raz rzucił go do jakiejś rzeki, innym razem gdzieś spadł z muru, a więc diabeł robił wszystko, żeby go uśmiercić. Ojciec w końcu ich zostawił, poszedł z innymi kobietami, matka stała się alkoholiczką, a on usiłował popełnić samobójstwo. Nie miał sensu. Jego życie nie miało sensu. Ale Bóg jak sprawił, że postawił człowieka na jego drodze i nawrócił się. I dzisiaj jeździ po świecie, pisze książki, o tym, jakiego spustoszenia dokonało przekleństwo w jego rodzinie na skutek antysemityzmu. A więc, kochani, jest w tym prawda. Czy to do nas dociera, czy nie? Jest w tym absolutnie duża doza prawdy. Idąc dalej, już kiedyś tu mówiłem, Polska, nasz kraj, przez długie dziesięciolecia otwarty na wszystkich, aż gdzieś prawie do XVII wieku. Żydzi, którzy uciekali przed choćby tą świętą inkwizycją z Hiszpanii, chronili się tutaj w Polsce. I zdumiewające, że właśnie w tym okresie Polska była najbardziej kwitnącym krajem w Europie. Nasza husaria była nie do pokonania. Granice się poszerzały. Polska była wiodącym krajem w Europie. A potem ni stąd, ni zowąd zmieniona została polityka wobec Żydów.
zaczęli być prześladowani, wypędzani. I jaki był tego skutek? Jeden rozbiór Polski, drugi rozbiór Polski, trzeci rozbiór Polski, przeklęte liberowetu, jakiś tam kacyk wstał i mówił, a ja się nie zgadzam. I zrywał cały Sejm. I nie można było podjąć żadnej decyzji. I to przekleństwo z powodu stosunku, myślę, że w jakimś sensie ciąży jeszcze na naszym kraju. Choć tak wielu Polaków przyczyniło się do tego, by uratować Żydów. I gdybyście byli kiedykolwiek w Jerozolimie, w Yad Vashem, to najwięcej tabliczek z wyrazami wdzięczności jest dla Polaków. Najwięcej. Bo oni najwięcej uratowali Żydów od zagłady. Ale to w naszym kraju też miało miejsce Jedwabne, gdzie spalono w Sodomie setki Żydów. Ale to w naszym kraju miał miejsce pogrom w Kielcach, gdzie posądzono Żydów o to, że porywają małe dzieci, zabijają, a ich krew spożywają podczas wieczerzy, podczas Paschy. No więc głupota, ale to nie przychodzi bez echa. Myślę, że nasi politycy, przynajmniej niektórzy, zrobili mądrze, przepraszając Żydów za niegodziwą postawę. Idąc dalej, właśnie teraz, podczas podróży, zadał mi ktoś pytanie. Pastorze, a co ty myślisz o Ukrainie? Co myślisz o tych wydarzeniach, które mają miejsce na Ukrainie? Przez chwilę się zastanowiłem, zamyśliłem i jak mogłem, w związku z moim głosem, ustosunkowałem się do tego pytania. I na ile znam historię Ukrainy, to powiem tak. Żaden naród, chyba oprócz niemieckiego, tak okrutnie Żydami się nie obchodził jak Ukraińcy. To przecież oni byli najgroźniejszymi kapo, dozorcami w obozach śmierci. Znany nam jest przecież przypadek człowieka, który nazywał się Iwanem Groźnym, taki pseudonim. W Treblince był ten człowiek, Demańczuk chyba się nazywał, jeśli przekręciłem, przepraszam. Ale cały obóz się go bał. Najwięcej tych Żydów, oni to w zasadzie pomagali Niemcom w mordowaniu Żydów. To ich rękami się SS-mani posługiwali, by zabijać Żydów. I myślę, że temu narodowi czegoś brakuje. Nie mówiąc o tym, że nigdy z ust ich przywódców nie padło słowo przepraszamy za tragedię wołyńską, za śmierć 100 czy iluś tam tysięcy Polaków, których w straszliwy sposób zamęczyli. Nigdy. Ale też nigdy nie padło z ich ust słowo przepraszamy za krzywdę wyrządzoną narodowi izraelskiemu. Nigdy. Gdyby to padło, być może dzisiejsza sytuacja Ukrainy wyglądałaby inaczej. A tak w moim przekonaniu jakiś to fatum przekleństwa ciągle nad nimi ciąży. Przepraszam tych, którzy są bliżej lub bardziej złączeni z Kościołem ewangelickim, inaczej luterańskim. Kochani, chciałbym wam powiedzieć coś miłego, ale nie mogę powiedzieć miłego, bo wielki reformator, któremu my między innymi zawdzięczamy tak wiele, sola scriptura, a więc Biblia, tylko Biblia. Ale nie wiem, czy wiecie, że to na jego poglądach wzorował się niejaki Adolf Hitler. Bo to Martin Luther twierdził, że Żydów trzeba tępić, burzyć synagogi, burzyć ich domy, i pędzić te hołoty do roboty.
na jego nauczaniu. Hitler to chętnie wykorzystał. Posługując się autorytetem Marcina Lutra i luterańskim kościołem, który zdominował w owym czasie Niemcy. Przykro mi, choć Światowa Rada Kościołów Luterańskich w 1985 roku stwierdziła, że Luther się pomylił. Ale ja nie mam wiedzy, czy ta sama rada stanęła przed Bogiem i powiedziała: Boże, przepraszamy Cię za to, co uczynili nasi ojcowie. Wybaczcie mi, ale gdy analizuję moralną postawę narodów, to powiem to, co myślę. Największe odstępstwo ma miejsce w tych krajach, albo w ogóle odejście od Boga, gdzie luteranie byli i kalwiniści byli w większości. Tak, wystarczy poczytać. Bo przecież gdzie? W Szwecji, gdzie luteranizm był dominujący, ustanawia się już pastorki, które żyją z innymi kobietami. Mało. Jedną z biskupek jest kobieta żyjąca w związku z inną kobietą. No, Włos się na głowie jeży. Mam wiele sympatii do kościoła luterańskiego, ale w moim przekonaniu liderzy tego kościoła coś powinni zrobić. Stanąć przed Bogiem i prosić Boga o wybaczenie. A może wtedy i sytuacja w kościele luterańskim zaczęłaby się zmieniać. Jeśli kogoś uraziłem, jeśli komuś przez tą ból zadałem, to nie po to, żebyście się na mnie gniewali, ale po to, żebyście padali na kolana i prosili Boga o mądrość dla przywódców kierujących tym kościołem. A zresztą to dotyczy w pewnym sensie to, o czym mówię i mnie. Z książki, jaką być może nabyliście, być może dowiedzieliście się, że mój pradziadek, mieszkając w Sanoku, z jakichś powodów, do tego jeszcze nie doszedłem, pobił się z Żydem i gdy prawo zaczęło go ścigać, uciekł do sąsiedniego powiatu, do powiatu przemyskiego. I kiedy się o tym dowiedziałem, zacząłem się zastanawiać, czy to wszystko, co na moją rodzinę przyszło, śmierć ojca, paraliż matki, dwie umarłe moje siostry, które tuż po porodzie umarły. I wszystko inne. Czy czasem korzenie tego, nici tego nie sięgają tamtego zdarzenia? Nie wiem. Ale choć nie wiem, to mnie nie zwalnia od odpowiedzialności. Był taki więc moment podczas mojego pierwszego pobytu w Izraelu, że będąc w synagodze, prosiłem: Boże, proszę Cię, przerwij. Ja chcę tego, aby przerwane były nici przekleństwa, które wprowadził do naszej rodziny mój pradziadek. Możecie z tym zrobić, co powiedziałem. Możecie z tym zrobić, co chcecie. Ale to od naszej decyzji zależy, czy te nici będą szły dalej za nami, czy też nie odetniemy. Ale powiem tak, tym przykładem ja się już wiele razy przy innych okazjach posługiwałem. Do pewnego portu zawinął statek,
a ponieważ nie mógł wjechać do portu, musiał czekać na redzie. Następnego dnia mieli zapowiedziane wpłynięcie do portu, a dwóch marynarzy podeszło do kapitana i poprosiło o możliwość spędzenia nocy na lądzie. W związku z tym spuścili szalupę i popłynęli na ląd. Przywiązali szalupę gdzieś tam na lądzie i poszli się zabawiać w restauracjach, gdzie tam w karczmach, w tawernach. I kiedy sobie już dobrze podchmielili, zauważyli, że zaczyna świtać, a kapitan nakazał im, aby przed świtaniem wrócili na statek, bo będą wpływać do portu. Wsiedli więc do łodzi, a była dość gęsta mgła, i płyną, i wiosłują, i wiosłują, i wiosłują. Jeden do drugiego mówi, no słuchaj, już powinniśmy być na miejscu. A ten drugi mówi, no jeszcze trochę popłyńmy. I znowu płyną, i płyną. Słońce zeszło, a oni ciągle wiosłują. Trochę wyciężwieli po drodze. I jeden do drugiego mówi, ty, a czy myśmy odcięli liny, którymi łódź była przywiązana? A ten drugi powiada, faktycznie. I tak biedacy płynęli, płynęli i dopłynąć nie mogli. Dlaczego? Bo liny, nici wiązały ich z lądem. I może dzisiaj spotkać możemy chrześcijan po zborach, którzy się męczą i męczą, i męczą, i płyną, i wysilają, a ciągle stoją w miejscu. Może warto byłoby się zastanowić. Powiem tak, jeśli o czymś nie wiesz, nie ma potrzeby, abyś wynajdywał detektywa, by badał twoją przeszłość. Ale jeśli coś wiesz, że na przykład twoi prarodzice popełnili takie lub inne zło, nie możesz już wobec tego być obojętny. Coś trzeba z tym zrobić. Bo pamiętaj, jeśli jesteś trzecim pokoleniem, to cię może dosięgnąć. A zwłaszcza, jeśli jesteś czwartym pokoleniem. Diabeł bowiem wie, że jeśli mu się wymkniesz z rąk, ty albo twoje dziecko już będzie poza zasięgiem swoich możliwości. Dlatego może to całe udręczenie bierze się stąd, iż wie, że to jest ostatnia szansa.